Nowy stadion w Sieradzu wreszcie stał się faktem. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali sieradzcy olimpijczycy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a przede wszystkim sportowcy, bo to im będzie służył ten obieg. Dzisiaj wykonawca przekazuje nam ten obieg, jak widać. Jest murawa piłkarska, jest piękna bieżnia lekkoatletyczna z dywanikiem Mondo. Jest to wykładzina chyba najnowszej generacji na świecie. Można tutaj bić swoje rekordy życiowe i myślę, że również i wyżej, bo mamy medalistów tutaj z sieradzkich, mistrzów Polski, myślę tu o dziewczynach, jak również olimpijskich, może nie medalistów, ale olimpijczyków, tak? Pierwszy etap to jest właśnie to, w drugim etapie to będzie trybuna będzie zadaszona i również na tym boisku będzie profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Jaki jest koszt całej inwestycji? To, co widzimy dzisiaj, to jest 5 700 000 plus to, co mówiłem, czyli trybuny profesjonalne, nagłośnienie i oświetlenie, to jest ponad 3 miliony. Dzięki modernizacji na stadionie będzie można organizować ogólnopolskie mistrzostwa juniorów oraz mityngi lekkoatletyczne. 10 lat żeśmy walczyli o to, żeby ten stadion był zmodernizowany i był tartan przede wszystkim, bo myśleliśmy o młodzieży, o lekkoatletycznym wychowaniu i tak dalej. To wszystko upadały, te pomysły, ale sprzed może roku, półtora zaczęło się to realnie układać i razem z funduszami miasta i z dotacjami od ministra sportu to wreszcie zaczęło nabierać kolorytu. Oczywiście to nie koniec, bo jeszcze trybuny, jeszcze dokończenie. Będzie stadion naprawdę wyglądał dobrze w połączeniu z tym, co planujemy zrobić nad Wartą w okolicach przystani. Będzie to cały ciąg, razem z Parkiem Mickiewicza, ciąg turystyczny dla wypoczynku, dla rozwoju fizycznego mieszkańców, po to, żeby można było tu z przyjemnością przyjść i zobaczyć, jak jest pięknie, że można poćwiczyć, potrenować, że będzie to otwarte dla każdego mieszkańca. Dzięki temu Sieradz będzie atrakcyjniejszy nie tylko dla mieszkańców miasta, ale dla całego regionu. Pierwszy etap to płyta, to tartan założony. Właściwie wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne możliwe do uprawiania na stadionie. Drugi etap to trybuny zadaszone po stronie północnej stadionu. Oprócz tego oświetlenie i nagłośnienie. To już taki będzie profesjonalny stadion, na którym będzie można rozgrywać zawody piłkarskie, na przykład międzynarodowe, a w klasie stadionów nasz stadion będzie miał klasę 4A, czyli będzie można juniorskie rozgrywać zawody międzynarodowe. Cieszę się bardzo z tego, że oddajemy młodzieży, która jest dzisiaj obecna z nami, do dyspozycji ten obiekt. O to chodziło. 5,5 miliona złotych wydane tutaj przyniosą efekt. Mam nadzieję, że tych, którzy dzisiaj mieli wątpliwości i wahali się, będą chcieli przychodzić tutaj na stadion. Dziś mieliśmy okazję spotkać się z mistrzynią Polski juniorów w trójskoku. Tu są ogromne nadzieje. Był z nami pan Artur Kozłowski, to również olimpijczyk i mistrz Polski. Ta młodzież, która tutaj garnie się i do trójskoku, i do biegania, ale również i z rzutoszczepem, to jest nadzieja. Nie tylko piłkarzy, ale również i ci, którzy lekką atletykę uprawiają. Warto to robić. Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, aby w szkołach odbywała się ta selekcja odpowiednia i tu przed nami wyzwanie również do tego, aby zachęcać młodych ludzi, ale również i prowadzić tą selekcję, aby mogli trafić tutaj na stadion i trenować, bo utalentowanej młodzieży w Sieradzu nie brakuje. Nowy stadion to nowe możliwości dla przyszłych pokoleń. Co do jednego, sportowcy są zgodni. Tak przystosowany stadion to niewątpliwie dobra inwestycja na przyszłość. To szczęśliwy dzień dzisiaj dla lekkoatletów, chociaż nie tylko lekkoatletów. My mamy swoją bieżnię, ale również cały stadion jest odnowiony, także tu piłkarze i inne sporty spokojnie będą mogły korzystać z tego stadionu. Także tak jak mówię, no, bardzo radosny dzień dzisiaj dla sieradzkiego sportu. Tutaj zadanie jest dla klubów sportowych, żeby jednak zaangażowały się w tą pracę u podstaw, żeby te dzieci przyciągały. Ja też staram się zawsze zachęcać wszystkich, bo naprawdę ścieżka sportowa jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo fajne wspomnienia się z tego ma. Także mam nadzieję, że tutaj rzesza lekkoatletów teraz się będzie rodzić. Niebieski tartan, bardzo mi się podoba. Będą rekordy. Pewno super obiekt. No ja już niestety kończę tutaj, idę na studia i tak dalej, ale dla młodych zawodników
no, super warunki. Ja się bardzo cieszę, że młode pokolenie będzie miało takie super warunki do rozwoju, no bo no, tak jak już mówiłam wcześniej, było ciężko chwilami, był ten żużel, wiele rzeczy nie było można zrobić. Agnieszka trenowała ten swój trójskok na sali gimnastycznej. No, warunki były bardzo ciężkie, tym bardziej cieszą takie sukcesy w wykonaniu mojej siostry ostatnie. Ale powiem szczerze, że no to, co tutaj widzę, to jestem pod dużym wrażeniem i trochę zazdroszczę, że jak ja trenowałam, to niestety nie miałam takich warunków. Także życzę jak najlepiej przyszłym sportowcom. No i mówię, no ciut zazdroszczę. Z tego miejsca chciałybyśmy zachęcić wszystkich do uprawiania lekkiej atletyki w Sieradzu, bo mając takie warunki, to jest naprawdę grzech tego nie wykorzystać, a jak pokazują tutaj wyniki, trenerów mamy świetnych i potencjał w mieście też jest zawodniczy, tylko myślę, że młodzież musi gdzieś ten potencjał w sobie odnaleźć. Ten stadion żeśmy walczyli bardzo, bardzo długo na tej starej bieżni, dlatego też tutaj wychowaliśmy w naszym klubie MLWKS Most Sieradz dwóch olimpijczyków, Agatę Bednarek, na mojego wychowanka Artura Kozłowskiego, także no, miejmy nadzieję, że ta młodzież się ruszy, bo naprawdę w szkołach jest no bardzo trudno. Młodzież ma teraz w tej chwili tyle rozrywek i no, musimy jakoś tam zmusić ich, jakieś testy porobić i tak dalej, żeby oni tego bakcyla sportu załapali, bo obiekt jest naprawdę śliczny. Liczymy też na nauczycieli WF-u, że też się zmobilizują i chociaż przyprowadzą na zawody, żebyśmy mogli wyłapać te talenty i dalej do szkolenia.